Dawno żeśmy nie rozważali listu do Efezjan. Więc czas na reaktywację tematu. Najpierw przeczytajmy sobie fragment z listu do Efezjan, który ci będziemy rozważali, abyśmy mieli pogląd ogólny, o czym mówi do nas apostoł Paweł. Jest to list Efezjan, rozdział 5, wersety 3 do 8. A nie rząd i wszelka nieczystość albo chciwość, niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Dobry Boże, prosimy Cię, abyś nas poprowadził przez to rozważanie Twojego Słowa, które przekazałeś nam przez apostoła Pawła, abyśmy poznając to wszystko, co Ty do nas chcesz, Panie, mówić, przyjęli to z gorącymi, otwartymi sercami i mocą Twojego Świętego Ducha stosowali też w naszym życiu jako świadectwo prawdziwości Twojego objawienia na świata. W imię Jezusa. Amen. Amen. Panie, rozważając ostatnio początek piątego rozdziału listu do Efezjan, słyszeliśmy wyraźnie wezwanie do tego, aby być naśladowcami Boga. To wezwanie do naśladowania Boga ma bardzo konkretny powód. Otóż wynika ono z faktu, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca. Dzieci zawsze naśladują rodziców. To powszechne ludzkie doświadczenie. Nieraz słyszymy, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Oczywiście najczęściej to przysłowie jest przytaczane raczej w negatywnych okolicznościach. Najczęściej, kiedy dziecko robi coś źle, natychmiast na celowniku znajdują się rodzice i ich metody wychowawcze, prawda? Kiedy na przykład dziecko nie mówi sąsiadom dzień dobry, a zazwyczaj starsi członkowie wspólnoty mieszkalnej, zdając sobie nawzajem sprawozdanie z takiego wydarzenia, sumują je wspomnianym stwierdzeniem: hmm, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że tylko seniorzy mają tendencję do stawiania takich twierdzeń. Broń Boże, wszyscy dzielimy taką tendencję do generalizowania. W każdym razie, jako ludzie, mamy tendencję do projekcji i tworzenia stereotypów. Patrząc na zachowanie dzieci, wyciągamy wnioski dotyczące tego, jacy ewentualnie są rodzice tego dziecka. Oceniając zachowanie dzieci, oceniamy de facto ich rodziców, ponieważ zakładamy. Że to rodzice są wzorem dla dzieci. Skoro więc dzieci zachowują się tak, a nie inaczej, wyciągamy wnioski, że przyczyna tego musi tkwić w rodzicach. Innymi słowy, dzieci są niejako dla ludzi obrazem ich rodziców. I dlatego właśnie Paweł, apostoł, zachęca nas do naśladowania Boga, ponieważ wie, że jest to najdoskonalszy przykład do naśladowania. My, jako ludzie, Dokonujemy projekcji naszych doświadczeń z ojcami na naszą relację z Bogiem. Tak często jest. To, co było dobrego w mojej relacji z moim ojcem, wnoszę do relacji z Bogiem. I to, co było trudnego czy złego w mojej relacji z moim ojcem, wnoszę do relacji z Bogiem. Nasi biologiczni ojcowie, czy też ktoś, kto pełni funkcję Ojca, stają się pryzmatem, przez który postrzegamy Boga jako Ojca. To, czego oczekujemy od relacji z naszymi biologicznymi ojcami czy ojczymami, oczekujemy od relacji z Bogiem, który twierdzi, że jest naszym ojcem. Problem, kochani, polega na tym, że świat po grzechu Adama został skażony grzechem, a ludzkie zachowanie, które było wynikiem, czy miało być wynikiem ustalonego przez Boga porządku stworzenia. Poddane zostało wpływom tegoż grzechu. Wraz z tym również wzorzec Ojca uległ zmianie. Dzisiaj widzimy, jak bardzo wraz z postępem sekularyzacji i propagowaniem postępowania, które jest nie tylko niebiblijne, ale wręcz antybiblijne, atakowany jest też obraz Ojca. Mężczyźni, którzy mieli sprawować w swoich domach świętą funkcję Ojcostwa, Stali się poddanymi swoim rządom dawcami nasienia bez żadnej odpowiedzialności. Tak jest w wielu przypadkach. Inni tą odpowiedzialność zredukowali do zaspokajania potrzeb materialnych. Całkowicie eliminując więzi duchowe i emocjonalne. Ojciec jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Ojciec ma przynieść pieniądze do domu. Tylko i wyłącznie. Ale kochani, to nie człowiek stanowi wzorzec ojcostwa. To nie tradycja stanowi o tym, jaki ma być wzorzec ojcostwa. Ani konsensus społeczny nie stanowi o tym, jaki ma być wzorzec ojcostwa. Jak twierdzą przynajmniej niektórzy socjologowie. To Bóg jest wzorcem ojcostwa. Mężczyzna został stworzony do roli ojca, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nieodwrotnie. To od Boga człowiek ma się uczyć roli ojca, a nie odwrotnie. Jeśli więc ktoś ma w swoim umyśle negatywny obraz Ojca, ze względu na swojego ludzkiego ojca, doświadczenie swoim ludzkim ojcem, to wiedzcie, że Bóg jest zupełnie innym ojcem. Jest takim ojcem, do którego podobni powinni być wszyscy ziemscy ojcowi. Ale niestety nie są często w stanie sprostać temu zadaniu. Kiedy Bóg rodzi na nowo, czyni człowieka swoim umiłowanym dzieckiem. I nigdy to się nie zmienia. Nigdy. To, że nie zawsze doświadczamy tego, czego byśmy oczekiwali od tak wszechmogącego Ojca, nie oznacza, że On nas nie kocha. On nas postanowił kochać, zanim świat powstał, a w Bogu nie ma choćby cienia jakiejkolwiek zmiany. To, że Bóg czasami nas doświadcza i chłoszcze, to czyni to, aby odsłonić przed nami niedoskonałości naszego serca. I pobudzić nas do jeszcze głębszego polega, polegania na Nim we wszystkim. Takiego Ojca Paweł daje nam za wzór do naśladowania. Ktoś spyta, jak mamy zatem naśladować takiego Ojca? Postępując w miłości jak Chrystus. To jest odpowiedź. On jest dla nas wzorem postępowania. To Chrystus twierdził, że kto Jego widzi, widzi Ojca. To Chrystus w rozmowie z oskarżającymi go faryzeuszami mówił, że to, co czyni ojciec, czyni też syn. Jezus jest doskonałym obrazem ojca. Postępując jak Chrystus w miłości, naśladujemy naszego ojca, który jest w niebie. Naśladując Chrystusa, który z miłości oddał swoje życie, powinniśmy tak jak on czynić wszystko to, co jest miłą Bogu wonią Chrystusa. Apostoł w tym miejscu nawiązuje oczywiście do ofiary, którą składano w czasach Starego Testamentu, a która, jak mówi Pismo, była miłą Bogu wonią. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale drugim, wersety 14 i 15, apostoł Paweł tak napisał. Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Jesteśmy bowiem dla niego przyjemną wonią Chrystusa. Wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną. Wybrani i zbawieni przez Chrystusa jesteśmy miłą wonią dla Boga, ponieważ jest to woń Chrystusa, a nie nasza. Ta woń to woń ofiary Chrystusa, a nie woń naszej własnej sprawiedliwości. Jesteśmy wezwani przez Boże Słowa, byśmy naśladowali Ojca, poprzez postępowanie w miłości Chrystusa, którego wonią, miłą Bogu jesteśmy. To naśladowanie Boga, do którego jesteśmy wyzwani, ma swój wymiar pozytywny i negatywny. O pozytywnym już powiedzieliśmy, a jest to postępowanie w miłości Chrystusa, o czym Paweł pisał w poprzednim rozdziale, pokazując nam, czym jest miłość wobec braci i sióstr oraz w jaki sposób ta miłość ma być w praktyce realizowana. Teraz przed czasem tak zwaną negatywną stronę. Czyli naśladowanie Boga poprzez nieczynienie pewnych rzeczy. Tak? Czyli najpierw mieliśmy pozytywną stronę poprzez czynienie pewnych rzeczy, teraz mamy negatywną stronę naśladowania Boga, czyli poprzez nieczynienie pewnych rzeczy. To bardzo istotne. Chcąc naśladować Boga w postępowaniu za wzorem miłości Chrystusowej, musimy tą miłość okazywać w czynie, ale także musimy ją okazywać nie czyniąc tych rzeczy, które ze swej natury są zaprzeczeniem tego, czym miłość Chrystusowa jest. I w wersecie trzecim czytamy. Już dzisiaj czytaliśmy na początku całość, tak? a teraz będziemy rozmawiać poszczególne wersety. W wersecie trzecim czytamy, a nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane jak Przystoi świętym. Czego zatem nie wolno nam czynić? Nie wolno nam nawet wspominać trzech rzeczy: nierządu, wszelkiej nieczystości oraz chciwości. Grecki czasownik onomazo oznacza nazywać, wspominać. Ten czasownik jest użyty w tym tekście. W zestawieniu z partykułą przeczącą mede nie jest jednorazowym zakazem wspominania tych rzeczy, które Paweł wymienia, a zakazem ciągłym to znaczy, że nigdy nie wolno tych rzeczy wspominać. Ani teraz, ani kiedykolwiek. Po pierwsze, nie powinniśmy rozmawiać między sobą o tych sprawach. Nie chodzi oczywiście o upominanie i ostrzeganie innych przed tymi rzeczami. Słowo Boże poucza nas, że mamy przestrzegać innych, by nie czynili tych rzeczy, o których wspomina Paweł. Kiedy apostoł pisze, że nie mamy wspominać tych rzeczy, chodzi mu o rozmowy między braćmi i siostrami, w których te rzeczy nie są nazywane po imieniu tym, czym one są, ale są rozpamiętywane. Wracanie do spraw, od których Bóg nas w swoim miłosierdziu uwolnił, powoduje, że zaczynamy sami trywializować czy bagatelizować ich ciężar. Wracając do nich, coraz mniej widzimy zagrożenie z ich strony. A coraz bardziej szukamy usprawiedliwienia na ich popełnianie, ponieważ coraz bardziej i bardziej za nimi tęsknimy. Pamiętajmy, że wspominanie jest objawem tęsknoty. Stają się one coraz bardziej normą i coraz bardziej mogą nas odciągać od tego, do czego Paweł nas wzywa, czyli do naśladowania Boga. Po drugie, to co Paweł pisze, możemy zrozumieć też w ten sposób, że jest nie do pomyślenia, aby w kościele mówiono o tych sprawach, ponieważ ktoś ze świętych według nich postępuje. Innymi słowy, Paweł, mówiąc o tym, że żeby nawet nie wspominać o tych sprawach, ma na myśli, oby nie było u Was takiej sytuacji, że musielibyście o tym rozmawiać, ponieważ ktoś pośród Was żyje według tych standardów, które należą do świata, a od których dzieci Boże powinny stronić ze wszystkich sił. Obyście nie musieli w ogóle tego wspominać. Na oba te znaczenia wyraźnie wskazuje to, że Paweł, podając powód, dla którego nie wolno nam tego czynić, mówi, że nieczynienie tego przystoi świętym. Zwróćcie uwagę, kochani, w księdze kapłański, rozdział 18, wersety 26 do 30. Czytamy takie słowa. To są słowa Boga, do jego ludu. Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw, i nie dopuszczajcie się żadnych z tych obrzydliwości, ani rodowity mieszkaniec, ani przybysz, który gości wśród was. Wszyscy bowiem tych obrzydliwości dopuszczali się ludzie tej ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia stała się skalana. Aby was ziemia nie zwymiotowała, gdy ją zanieczyścicie, jak zwymiotowała narody, które były przed wami. Bo ktokolwiek dopuści się jakiejś z tych wszystkich obrzydliwości, wszyscy, którzy tak czynią, zostaną wykluczeni spośród swojego ludu. Przestrzegajcie więc moich ustaw, aby nie czynić żadnego z obrzydliwych zwyczajów, które były czynione przed wami, abyście nie skalali się nimi. Ja jestem Pan, Wasz Bóg. Lud Boży, którego bogiem jest Jahwe, nie mógł uczestniczyć w grzechach tych wszystkich ludów, które splamiły nimi ziemię, którą Bóg oddał Izraelowi. Każdy, kto wraca do pogańskich dróg swoich przodków czy sąsiadów, nie może być częścią tego ludu, który daje chwałę Jachwę. I dalej w, tym samym, w tej samej księdze, tym razem w rozdziale 19, werset od 1 do 4, czytamy Potem Pan powiedział do Mojżesza Przemów do całego zgromadzenia synów Izraela i powiedz im Bądźcie święci bo ja, Pan, wasz Bóg jestem święty. Niech każdy z was boi się swojej matki i swego ojca. I niechaj przestrzega moich szabatów. Ja jestem Pan wasz Bóg. Nie będziecie się zwracać do bożków i nie czyńcie sobie odlewanych posągów. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Każdy członek Bożego ludu miał się odwracać od grzesznych dróg pogan i przestrzegać Bożego prawa ze względu na świętość Boga. Co więcej, z powodu tej świętości Boga cały lud jest także wezwany do świętości. Jak bardzo, zwróćcie uwagę, koresponduje to z Pawłowym wezwaniem do naśladowania Boga. Słowo święty, to hebrajski przymiotnik kadosz, pochodzący od czasownika kadasz, co oznacza poświęcić, dedykować, odseparować lub w wymiarze kultycznym uczynić coś tabu. Wiecie, co znaczy uczynić coś tabu? Uczynić coś tak świętym, że praktycznie nietykalnym. Zatem Jachwę jest kadosz. Jest odseparowany od grzesznego świata. Jest święty, ponieważ jest ponad stworzeniem. Tam, gdzie przebywa Bóg, grzech nie może się uchować. Lud, którego Bóg jest święty, także musi być święty. Na wzór swojego Boga. To znaczy, musi unikać grzechu. Nie postępować drogami bezbożnych i zachowywać Boże przekazanie. Jeśli tego nie czyni, nie może być kadosz. Nie może być święty. A co za tym idzie, nie może być ktoś, kto tak czyni, częścią świętego ludu, świętego Boga. I do tego odnosi się Paweł, kiedy mówi, że wspominanie, czyli powrót do rozważania starych spraw, nie przystoi świętym. Bo świętym przystoi coś zupełnie innego. Jeśli jesteśmy świętymi, należymy do ludu Bożego, a wówczas mamy. Być święci tak jak Bóg jest święty. Jeśli jesteśmy święci, wszystko co należało do naszych starych dróg musi zostać odcięte raz na zawsze. Wracanie do tych dróg, którymi chadzaliśmy jako dzieci gniewu, umarli w swoich grzechach, nie przystoi święty. Czyli nie jest stosowne dla kogoś, kto wyznaje, że Chrystus jest Jego Panem. Jako chrześcijanie nie powinniśmy wracać do tego w myślach i w słowach. Wdzięczni Bogu za to, że przeniósł nas z ciemności do światła. Jakich to rzeczy mamy nie wspominać w naszych rozmowach? Zatem? Są to nierząd, wszelka nieczystość i chciwość. Pierwsze słowo nierząd to grecki czasownik porneja, który oznacza niedozwolone przez Boga seksualne zachowanie. Czasami występuje on w parze z innym rzeczownikiem oznaczającym cudzołóstwo, i wtedy oznacza wszelkie stosunki seksualne w stanie wolnym. Tutaj jednak rzeczownik porneja występuje sam, wobec tego oznacza wszelkie niewłaściwe seksualne zachowanie, zarówno w stanie wolnym, jak i kiedy jesteśmy w stanie małżeńskim. Moglibyśmy tutaj wymieniać. Całą listę takich grzechów, zarówno związanych z niewłaściwym zachowaniem seksualnym pośród ludzi stanu wolnych, jak i w małżeństwie, a także związanych z niewłaściwą i przeciwną Bożemu porządkowi seksualnością, o tym też musimy pamiętać. Ale Paweł zamyka to wszystko jednym słowie: porneja. Innymi słowy, wszystko, co się z tym wiąże. Tak, by każdy miał możliwość skonfrontowania z tym własnego życia własnych grzechów. I mamy wyliczonej listy drobnych grzechów, które mogą stanowić porneja, ponieważ każdy musi skonfrontować się z tym. Skonfrontować swoje życie, swój umysł, swoje serce. Słowo porneja jest też użyte w Dziejach Apostolskich w rozdziale 15, wersecie 29, gdzie apostołowie i starsi kościoła w Jerozolimie piszą list do kościoła w Antiochii. List ten jest następstwem tzw. Soboru Jerozolimskiego, który rozwiązuje kwestię, czy wierzący spośród pogan powinni przestrzegać prawa mojżeszowego, czy też nie. I zebrani starsi apostołowie nie nałożyli na wierzących żadnych dodatkowych ciężarów, ale wyróżnili cztery rzeczy, od których powinni się wierzący trzymać z dala. To jest bałwochwalstwo, spożywanie mięsa zduszonych zwierząt, spożywanie krwi i właśnie porneja, czyli jakiekolwiek, jakiekolwiek niewłaściwe z punktu widzenia biblijnego zachowanie seksualne. Drugą rzeczą jest wszelkiego rodzaju nieczystość. W tekście greckim czytamy kaj Akatharsija pasa. Pasa wiemy, że jest przymiotnikiem, który oznacza zarówno poszczególne elementy jakiejś grupy, jak i wszystkie elementy tej grupy. Czyli jest to bardzo inkluzywny przymiotnik, obejmuje wszystko, co należy do jakiejś kategorii. Innymi słowy, w tym przypadku przymiotnik pasa obejmuje wszystko, co należy do kategorii nieczystość. Rzeczownik akatarsia. Oznacza nieczystość porządliwości. Podanie się porządliwościom, innymi słowy, prowadzi do nieczystości. W Ewangelii Marka czytamy takie słowa, siódmy rozdział, wersety 20-23. To są słowa Jezusa. Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd. Zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuznanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Zło rodzi się w sercu człowieka. Porządliwość rodzi się w sercu człowieka. To, co wychodzi z nas, kala nas, czyli czyni nas nieczystymi. Uleganie porządliwością, nawet w myśli, czyni człowieka nieczystym. Paweł obie te rzeczy, porneja, czyli nierząd i akatarsia, czyli nieczystość, zestawia razem. A więc powinna być rozumiana jako nieczystość w sferze seksualnej również. Wyraźne znaczenie seksualne dla tego wyrazu widzimy też w liście do Rzymian, w rozdziale pierwszym wersie 24, gdzie Paweł mówi o gniewie Boga wobec tych, którzy tłamszą prawdę o Bogu, jaką poznali ze stworzenia. I w wersecie 29 pierwszego rozdziału Listu do czytamy Dlatego Bóg wydał ich nieczystości przez, zwróć uwagę, nieczystości Przez porządliwość ich serc Aby hańbili swoje ciała między sobą Poprzez porządliwość, którą, którą serce ludzkie rodzi Stali się ofiarą nieczystości Która objawia się tym że hańbią swoje ciała poprzez współżycie przeciwne naturze. Nieczystość jest zatem w obu przypadkach związana ze swoją seksualną człowieka. Trzecia rzecz, o której Paweł mówi, to chciwość. Grecki rzeczownik pleoneksja, oznacza nieumiarkowanie, pragnienie posiadania czegoś więcej i więcej. Mamy tendencję rozumieć chciwość w kontekście finansowym, czyli jako pragnienie posiadania więcej i więcej pieniędzy. Jednak jak widzimy, Paweł zostawia te trzy rzeczowniki razem i odnosi je wszystkie do sfery seksualnej człowieka. William MacDonald w swoim komentarzu do, do Nowego Testamentu tak napisał, rozważając właśnie ten fragment. Choć zwykle myślimy, chodzi tu o chciwość, o niej w kontekście pogoni za pieniądzem. Tutaj chciwość odnosi się do pragnień cielesnych, do niezaspokojonej żądzy, którą staramy się ugasić poza obrębem małżeństwa. Zatem, wszystkie te trzy rzeczy, o których nawet nie powinniśmy wspominać, ponieważ jest to niestosowne dla świętych, związane są z seksualną sferą życia człowieka. To wszelkiego rodzaju biblijne, niedozwolone zachowania seksualne, których. Pragnienie rodzi się w naszych sercach i których pragniemy, i które pragniemy zaspokoić. One czynią nas nieczystymi. Kiedy przyjrzymy się przyczynie gniewu Bożego, opisanej w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian, zobaczymy, że jest to oczywiście bałwochwalstwo. Człowiek, choć poznał Boga jako stwórcę w jego stworzeniu, nie tylko nie oddał mu chwały, ale jeszcze tą chwałę zaczął przypisywać temu, co jest dziełem tego, któremu ta chwała się należy. Innymi słowy, obiektem swego kultu uczynił stworzenie, a nie stwórcę. Wobec tego gniew Boga przejawia się tym, że człowiek został wydany na pasy porządliwości. A co więcej, te porządliwości, które zaspakaja, są sądem nad człowiekiem. Człowiek, odrzucając Boga, stał się niewolnikiem swoich porządliwości, które najbardziej objawiają się, no niestety, zaburzeniami sfery seksualnej człowieka. Bóg stworzył człowieka jako istotę seksualną. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną, powiedział Bóg. W ten sposób, osadzając człowieka w porządku stworzenia, które sam ustanowił. Będzie kiedy człowiek popełnił grzech, zaburzeniu uległo to, do czego Bóg człowieka jako istotę stworzoną powołał, a mianowicie do rozmnażania się i do czynienia sobie ziemi poddaną. W dzisiejszych czasach otwartego buntu przeciw biblijnemu światopoglądowi widzimy wyraźnie, jak bardzo te dwie sfery wynikające z Bożego ustanowienia uległy perwersji. I to zarówno ta seksualna, jak i ta na podstawie której mamy czynić sobie ziemię poddaną. Ale najbardziej wykrzywieniu, jak to zauważył C.S. Lewis, uległa jednak sfera seksualna człowieka. Tu powstało najwięcej zaburzeń, wykrzywień, profanacji tego, co święte, dobre i ustanowione przez Boga. Ani zgodnie z Biblią, upadek człowieka objawił się perwersją sfery seksualnej. Niezaspokojonymi rzędzami, które rodzą się w sercu człowieka, i kalają go wobec świętego Boga. Kiedy Bóg wspomniał w czytanym przez nas wcześniej fragmencie z księgi kapłańskiej o pogańskich ludach, powiedział, że zwymiotowała je ziemia. To znaczy, że i grzech był tak obrzydliwy. A pamiętajmy, że cały rozdział 18 księgi kapłańskiej wymienia właśnie grzechy seksualne. Że grzech ich tak bardzo jest obrzydliwy, że ziemia, którą mieli czynić sobie poddano, nie mogła ich już wytrzymać, ponieważ swoimi czynami brukali nie tylko siebie, ale i ziemię, dla której byli stworzeni. Kiedy czytamy Biblię, możemy zauważyć, że wszystkie ich grzechy były przeciwko porządkowi stworzenia, który ustanowił Bóg. Wszystkie one były związane albo ze sferą seksualną, albo z władzą. Lub z obiema naraz. Bo najczęściej te rzeczy są powiązane ze sobą. Czyli czynieniem sobie ziemi poddaną. Dlatego święty lud, świętego Boga, który stworzył ten świat i ustanowił porządek, nie może być tak jak tamte ludy. Nie może być. To samo dotyczy chrześcijan, którzy stanowią lud Boży w Chrystusie. Są oni jako umiłowane dzieci, Przeznaczeni do, na, do naśladowania swojego Boga, który jest święty. Zatem nie do pomyślenia jest, aby te dzieci Boże wspominały grzechy seksualne jako coś dobrego, a przynajmniej mało szkodliwego. Paweł życzy też, żeby nikt nie musiał nawet wspominać o tym, ponieważ ktoś z Boże, jak już mówiłem, żyje według tego, co przystoi zaciemnionym umysłom ludzi duchowo martwych, a nie stworzonemu mocą Boga przez dzieło Chrystusa nowemu człowiekowi którego Bóg miłuje jako swoje dziecko. Kochani, taka aplikacja dla nas. To, co nie przystoi świętym w czasach Pawła, nie przystoi też świętym w czasach współczesnych. Nic się nie zmieniło. Dzisiaj, kiedy niewłaściwe zachowanie seksualne jest tak bardzo trywializowane i bagatelizowane, a porządliwości napędzają show biznes oraz wiele innych gałęzi gospodarki, nam, jako świętym Bożym, jako czcicielom jedynego Boga, Jego dzieciom, nie godzi się podchodzić w ten sam sposób do tych spraw, co świat. Jesteśmy święci, bo Bóg nasz jest święty. I w Kościele, który jest domem Bożym, grzech nie ma prawa do istnienia. Nie możemy usprawiedliwiać grzechów, zwłaszcza grzechów natury seksualnej, jako mniej ważnych od takich grzechów jak kradzież, czy morderstwo, czy bauwufalstwo. Absolutnie. Porneja, nierząd i wszystko, co się z nią wiąże, a więc nieczystość serca i porządliwość, nie powinno być w żaden sposób udziałem tych, którzy są wezwani do naśladowania Boga. Dalej, pisze Paweł w wersecie czwartym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Jest to kontynuacja tego, co apostoł napisał w wersecie poprzednim. A więc te rzeczy, które teraz wymienia, także nie powinny być wspominane pośród świętych Bożych. Z tych samych powodów, co uprzednie. To, co wychodzi z człowieka, kala go. Tak jak człowieka kala pochodząca z jego serca pożądliwość, tak samo nieczystym czyni go wychodząca z jego serca Mowa. Czasami mówimy, że ktoś mówi szybciej niż myśli. Innymi słowy, ktoś wypowiada myśli, nie zastanawiając się, jakie to może mieć konsekwencje. Człowiek o nieprzemienionym sercu, kiedy rozważa konsekwencje swojej mowy, rozpatruje je w świetle korzyści i szkód, które może odnieść lub ponieść, jeśli wypowie takie, a nie inne zdanie. Taki człowiek się zastanawia, ale podstawą jego rozeznania jest jego własna korzyść. Zatem rozważanie takie opiera, opiera się na egoistycznych standardach. Kiedy ktoś mówi szybciej niż myśli, to de facto obnaża swoje serce i mówi prawdę o tym, co ma w sercu. Zatem mamy unikać sprośności. Grecki rzeczownik eischrotes pochodzi od przymiotnika eischros, to znaczy brudny pozbawionych honoru. To, co brudne, nieprzyzwoite, sprośne, nie powinno być częścią naszej mowy. Mowa zatem chrześcijanina musi być wolna od takich rzeczy, ponieważ to mowa chrześcijanina jest jednym z zewnętrznych świadków przemiany, jakiej w człowieku dokonuje zbawcza wiara. Kiedy zbawiony nie chce nawet wspominać grzechów z czasów sprzed swego nowego narodzenia, tym bardziej nie chce, aby jego mowa była brudna. Mając na uwadze to, co Paweł pisał, we wcześniejszym wersecie ten brud ma również wyraźnie konotacje seksualne. Wszystko bowiem, co z człowieka wychodzi, przejawia się w czyni i w mowie. Również całe zło, którego źródłem jest, jak pamiętamy, ludzkie serce, z tego co mówił Jezus. Kolejna rzecz to niedorzeczne gadanie. W języku greckim to czasownik morologia, który pochodzi od przymiotnika moros, oznaczającego kogoś głupiego albo bezbożnego. A także czasownika Lego, to znaczy mówić. Ciekawostka taka drobna. Od słowa moros pochodzi angielskie słowo moron, które oznacza idiotę, głupka, kogoś pozbawionego możliwości racjonalnego myślenia. Zatem morologia morologia to słowo, to mowa, która jest bezbożna. Stąd jest nieracjonalna, głupia i niedorzeczna. Ponieważ jest bezbożna. Jest pozbawiona Boga. Miarą kochani, wszystkiego, co czynimy jako dzieci Boże, jest to, czy przynosi to chwałę naszemu Bogu. Zatem należałoby zadać sobie pytanie: czy uleganie porządliwościom, bagatelizowanie wagi seksualnych grzechów, seksualny brud w naszych wypowiedziach i pozbawiona Boga mowa oddają chwałę temu, który nas wyrwał z ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. I wreszcie, eutrapelia, sprośność w żartach ordynarność również nie powinna być częścią naszej mowy. Żarty na niskim poziomie, zwłaszcza te zabawione pod tekstami erotycznymi, nie powinny być na naszych ustach. Nie powinny być na ustach ludzi, którzy deklarują się, że są wierzący. Nasza seksualność została nam dana, abyśmy wypełniali Boże cele i funkcje nam dane w porządku stworzenia. Język został nam dany, abyśmy wielbili nim naszego Boga. W obu... Przy... W przypadkach upadek człowieka z całą mocą odbił się zarówno na jego seksualności, jak i na jego mowie. Skutki tego owocują grzechem w tych dziedzinach, których miały czynić dobro według postanowienia Bożego. I kończy Paweł te dwa wersety słowami eucharistia", ale raczej dziękczynienie. Chrześcijanie nie powinni wspominać w mowie tego, co wypacza seksualność jako Boży dar, a czyni ją narzędziem porządliwości i nieczystości. Nie powinni o tym rozmawiać, jakby to było coś normalnego, a już tym bardziej, by czyjeś zachowanie zmuszało ich do wspominania tych spraw. Nie powinni też w mowie używać tego, co czyni mowę brudną, ordynarną i bezbożną, ponieważ tego wszystkiego dzieci Boga nie powinny czynić. Zamiast brudnej mowy o rzeczach, które wywołują Boży gniew, powinniśmy jako wierzący czynić dziękczynienie. Za co to dziękczynienie? Otóż za wszystko, a zwłaszcza za to, że to, co jest udziałem tego świata, nie jest już naszym udziałem. Ponieważ Bóg nas stworzył jako nowego człowieka na swoje podobieństwo, abyśmy go naśladowali. Dziękczynienie Bogu za tak cenny dar miłości, którą okazał nam w Chrystusie, powinno cechować tych, którzy wierzą, a nie bezbożna, brudna gadanina. Która umniejsza znaczenie i powagę grzechu. I werset piąty. Bo wiecie o tym, żaden rozpustnik, nieczysty, a niechciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Tekst grecki mówi nam, że to, co teraz Paweł powie, adresaci nie tylko już wiedzą, ale z całą pewnością wiedzą. Jest to więc wiedza granicząca z pewnością. Paweł nie pozostawia tu żadnej furtki, by powiedzieć, że nie jest pewien, a może, ale on nie wie. To to kontes. To zaś z całą pewnością wiecie. Co wiedzą czytelnicy listu Pawła? Ano to, że żadna z osób, która trwa w stanie grzechu wymienionych w wersie trzecim, nie odziedziczy królestwa Chrystusa i Boga. Zwróćmy uwagę na dobór słów. Rozpustnik to grecki rzeczownik pornos. Czyli ktoś, kto popełnia co? Porneia. Nierząd. Nieczysty to akathartos. Czyli ktoś, kto popełnia akatharsia. Czyli nieczystość. Wreszcie chciwiec. Pleonektes. Czyli ten, kto popełnia pleoneksia. porządliwość. Zauważmy, że chciwiec jest też nazwany bałwochwalcą, ponieważ ludzką wolę stawia ponad wolę Boga. Kto ulega pokusom czci samego siebie, czci własne ludzkie pożądanie. Jest bałwochwalcą. Paweł nie twierdzi, że ktoś, kto zgrzeszył jednym z tych grzechów, nie odziedziczy Królestwa Bożego i Chrystusa. Paweł twierdzi, że ktoś, kto trwa bez pokuty w tym grzechu, w jednym z nich lub we wszystkich, nie odziedziczy królestwa. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ Paweł użył tu rzeczowników, które są nazwami własnymi tych kategorii ludzi, którzy czynią takie rzeczy ciągle. A więc mówią nam one, że ten grzech jest czymś trwałym w ich życiu i tacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I zatem ktoś trwa w tych grzechach, i mowa bezbożna ciągle wychodzi z jego ust, to jest to albo człowiek postępujący według wzorców tego świata, albo ktoś, kto myśli, że jest zbawiony, ale de facto nie jest. Potem jak Paweł wylicza zachowania niegodnych dzieci Bożych, potem jak zapewnia nas, że ci, którzy tak postępują, nie są dziedzicami Królestwa Bożego, daje nam ostrzeżenie. Niech was, w szóstym wersecie, nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Niestety zawsze w Kościele znajdowali się ludzie i się znajdują. A co gorsza, będą się znajdować, którzy będą wierzących zwodzić. Wyrazy tłumaczone na polski jako zwodzić, a apatao, oznacza też oszukiwać. Apostoł wzywa nas, abyśmy nie dali się oszukać przez puste słowa, czyli słowa, które nie mają żadnej wartości. Puste lub próżne słowa to słowa bez wartości. Paweł ostrzega, że tymi słowami będą pewni ludzie chcieli oszukać wierzących że te rzeczy, które apostoł wymienił wcześniej, nie powodują wcale gniewu Bożego. A zatem nie są to rzeczy grzeszne. Dzisiaj bardzo egzaltuje się humanizm, który stawia na piedestale człowieka. Taka egzaltacja jest bałwochwalstwem, ponieważ oddaje ona część stworzenia, a nie stwórcy. Egzaltuje się i afirmuje wszystko, co cielesne, co grzeszne i co ulega ludzkim porządliwościom. Ta kultura, która ze swojej natury jest antybiblijna, wdziera się niestety także do kościoła. Nagle bogactwo staje się wyznacznikiem Bożego Błogosławieństwa. Rozwody nie są napiętnowane, a wręcz się do nich zachęca. Toleruje się pary żyjące w cudzołożnych związkach. Toleruje się pary żyjące na sposób przeciwny naturze. I tak dalej, i tak dalej. Każdy, kto tak czyni, zaprzecza prawdzie. Że nierząd jakakolwiek nieczystość i porządliwość oraz mowa bezbożna i brudna ściągają gniew Boga. Ile razy słyszymy nauczycieli różnych pastorów, którzy grzesznych ludzi zapewniają o miłości Boga, nie wzywając ich do pokuty oraz nawrócenia, wiedzmy, że ci ludzie oszukują. Pismo Święte jest jednoznaczne i nie pozwala na żadne odstępstwo od tego, czego naucza. Dlatego nie możemy pozwolić się zwieść. Te wszystkie rzeczy, które Paweł wymienił w wersetach 3 i 4, są przyczyną gniewu Bożego. Nad synami nieposłuszeństwa. Czyli ludźmi, w których grzech trwa i oni przez swój upór w trwaniu w grzechu okazują Bogu całkowite nieposłuszeństwo. Nie dajmy się zwieść, nie dajmy się szukać nikomu, kto bagatelizuje znaczenie grzechów seksualnych. Nie pozwólmy na umniejszanie ich znaczenia, ponieważ te grzechy są powodem gniewu Bożego. Jeśli nie będziemy o nich mówili, będziemy winni krwi. I wreszcie werset siódmy. Nie bądźcie ich wspólnikami. Ci, którzy są na nowo zrodzeni, nie mogą stanąć synami gniewu ramię w ramię, czyniąc to, co złe w oczach Boga i twierdzić, że dalej są dziećmi. Tak, które naśladują swojego ojca, który jest w niebie. To jest niemożliwe. Dziś niestety wielu chrześcijan tak bardzo pragnie skutecznego przebudzenia wśród narodów, że gotowi są stać się wspólnikami tych, wobec których wymierzony jest gniew Boga. Kiedy słyszą, że aborcja jest prawem człowieka i zakaz aborcji jest łamaniem tego prawa, natychmiast zamiast współczuć mordowanym dzieciom, współczują z tych zbrodni. Kiedy Słowo Boże staje się sędzią tych wszystkich, którzy rzeczy takie czynią i wspierają, ci pełni miłości chrześcijanie zabraniają upominania, a oferują miłość Boja grzesznikom, którym przez myśl nie przeszło, w jak potwornym duchowej ciemności tkwią. I że potrzebują ratunku. Kiedy pismo woła: Nie bądźcie wspólnikami tych, którzy nie odziedziczą królestwa, ale Boży gniew, ci głoszący Ewangelię pełnej tolerancji chrześcijanie, twierdzą, że Bóg się nie gniewa, a tylko z litością patrzy na grzeszników, którzy nie dają sobie rady sami ze sobą. Niosą więc Ewangelię o zbawieniu, którego nikt nie rozumie. Bo jeśli odrzucimy prawdę o Bożym gniewie, to dzieło Jezusa Chrystusa staje się niczym więcej, jak tylko dobrym przykładem do naśladowania. Ofiara traci swój sens, a sukces Bożych planów jest całkowicie uzależniony od zgody człowieka, który nie rozumie nawet, po co miałby tej zgody Bogu udzielać. Kochani, pamiętajmy, że Pismo wzywa nas, byśmy nie byli wspólnikami tak jednych, jak i drugich. Dlaczego? Werset ósmy. Byliście bowiem niegdyś ciemnością. Lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci. Światłości. Grzechy, przed którymi ostrzega apostoł, były naszym udziałem, kiedy byliśmy ciemnością, kiedy żyliśmy jako obcy dla Bożego życia, bez sumienia, zatraceni w odmętach naszych zdeprawowanych umysłów, zasługując na nic innego jak gniew Boga, dokładnie jak cała reszta ludzkości. Ale teraz Jesteśmy w Chrystusie, chodzimy w światłości i ciemność nie ma w nas żadnego udziału. Jesteśmy nowym człowiekiem stworzonym na podobieństwo Boga, by go naśladować w miłości Chrystusowej. Dlatego postępowanie w tych grzechach nie jest właściwe dla nas, którzy jesteśmy święci, stawszy się Bożą własnością. Skoro więc jesteśmy światłem w Panu, mamy postępować jak dzieci światłości. A to zakłada całkowite odseparowanie się od tego, czemu poddają się dzieci gniewu. To jest, kochani, wezwanie apostoła Pawła do świętych, którzy stanowią lud Boży. Nie mieszajcie się z tymi, których praktyki świadczą tylko i wyłącznie o tym, że postępują w ciemności. Postępujcie w światłości naśladując miłość Chrystusa. Postępujcie w całkowitej separacji, całkowitym oddzieleniu od tego, co jest owocem cielesności. I nie dajcie się zwieść tym, którzy twierdzą, że grzechy związane z ludzką seksualnością, że bezbożna i brudna, ordynarna mowa to nic innego, to nic wielkiego. Wszyscy przecież tak robią. Święci Boży, wy nie jesteście wszyscy. Nie jesteście wszyscy. Jesteście dziećmi Najwyższego i światłością świata, więc postępujcie tak, jak przystało na światłość. Postępujcie tak, jak przestało na dzieci światłość. Amen.